Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie w nowym vlogu. Ja jestem Marta, jesteś na kanale Enjoyment Family. Aktualnie chłopaki sadzą drzewa, drzewko właściwie, bo przed nami całe ogarnianie skarpy. Mamy ogromną skarpę na ogrodzie i chcemy ją fajnie zaaranżować. Natomiast kupiliśmy czereśnie, bo ja kocham czereśnie. Jestem ciekawa, czy wy też tak uwielbiacie czereśnie, ale jak byłam mała, to mogłam na potęgę jeść, zbierać od sąsiada. Miał takie drzewko czereśniowe, nawet dwa. I one miały takie pyszne owoce, te drzewa. Jak ja tylko miałam iść z wiaderkiem i zbierać czereśnie u niego, to ja byłam przeszczęśliwa. Stwierdziłam, że muszę mieć u siebie przy domu drzewko z czereśniami, więc teraz właśnie Krzyś je sadzi. Natomiast ja zabieram się za robienie projektu, ponieważ czeka nas też remont innego pokoju na dole. Znaczy remontów będzie dużo, więc też was bardzo serdecznie zapraszam na Instagrama stricte remontowego. Tam będą takie lifehacki, patenty, sposoby na remont, takie skrócone filmiki. Oczywiście tutaj też będziemy rozwijać temat, natomiast tam będziecie się dowiadywać o tym w pierwszej kolejności i tam też pierwsze efekty się będą pojawiać. Więc bardzo serdecznie was tam zapraszam. Ja zabieram się za projekt i powiem wam co nieco, bo pewnie widzieliście tytuł odcinka, więc nawiążę do tego tematu, a tymczasem zajmę się restartowaniem komputera, ponieważ nie odpowiada mi. W ostatnim czasie dostawałam od was dużo pytań na Instagrama, czy będzie jakaś promocja do Made in Lab. Właściwie od stycznia. I akurat teraz trafiło się, że jest, więc wam od razu komunikuję. Teraz z moim linkiem, który daję wam pod spodem, możecie zakupić perfumy Made in Lab 30% taniej. Czyli zamiast 50 zł za buteleczkę 100 ml zapłacicie niecałe 35. Więc jest to świetna okazja, żeby uzupełnić zapasy, potestować nowe zapachy. A jeżeli już mówimy o testowaniu nowych zapachów, to pojawiła się cała masa nowych perełek. Jak na przykład mój sztos. Czekajcie, gdzie ja go dałam? Tak, tutaj. 157, zapach inspirowany Pradą Paradoxii. Paradoks. Pięknie pachnie, naprawdę super. Trzeba go odświeżać w ciągu dnia, natomiast zapach jest obłędny po prostu. Mamy tutaj jeszcze 159, czyli jest to C. Armani Intense. 171 i ten zapach to Versace Versus. Ale to są trzy, które ja sobie wybrałam, a jest ich o wiele więcej. Ja cały czas używam tych perfum. Aktualnie moi ulubieńcy to 157, czyli zapach z nowej kolekcji Prada Paradox, 70 niezmiennie, czyli C. Mam też 144 oraz 145. Jeden to jest Davidoff Cool Water, a drugi jest inspirowany... O, nie pamiętam. Powiem wam, że już szczerze mówiąc nie pamiętam, czym jest inspirowany, natomiast po prostu zapach mi się mega podoba. Perfumy są bardzo wydajne. Naprawdę długo wam posłużą. Szczególnie dlatego, że mamy 100 ml. Słuchajcie, mamy flakonik 100 ml, pięknie opakowany. Z tymi flakonikami nic się nie dzieje. One przepięknie wyglądają na półce. One świetnie nadają się jako prezent. Zapach i trwałość jest bardzo zbliżony do tych inspiracji, które mamy. A jeżeli chodzi o trwałość, no to zależy od nut zapachowych. Jedne utrzymują się bardzo długo, niektóre nieco krócej. Ale to już jest kwestia składników danych perfumie, natomiast jakość w odniesieniu do ceny, słuchajcie, to jest po prostu kosmos, no nie? Jeżeli za flakon jakiś perfum musicie zapłacić 800 zł, i jak ja czytałam komentarze, to te trwałości tych perfum wcale nie idą w parze z tymi pieniędzmi, które musicie za nie wydolić, no to lepiej wydać niecałe 35 i mieć masę perfum. A jeżeli chodzi o męskie zapachy, Krzyś też ich używa, natomiast to już on by się musiał wypowiedzieć. Też wybrałam mu coś tam z nowości, ale szczerze mówiąc nie pamiętam, jaki to był numerek, bo to są takie, wiecie, po setce, no to już nie pamiętam. Bardzo serdecznie was zachęcam do zajrzenia sobie na stronę Made in Labu. Nowości obejmują nie tylko perfum dla kobiet, ale również dla mężczyzn. Te flakony dla mężczyzn są po prostu ciemniejsze i jeżeli chodzi o polecajkę od Krzysia, no to sądzę, że będzie tutaj obstawał tak samo jak ja, czyli naprawdę warto. Ja używam cały czas i będę używała nadal, ponieważ uważam, że to są naprawdę dobrze wydane pieniądze. A teraz przejdźmy do tematu odcinka. Będzie to troszeczkę taki pogadankowy film, ale potem będziemy się zabierać za czyszczenie, mycie Ality, więc będzie bonanza. Natomiast jak przeczytaliście w tytule, temat tyczy się ust. O zgrozo!
usta, czyli temat, który budzi tyle kontrowersji w dalszym ciągu, że ja właściwie nie wiem dlaczego. I słuchajcie, tak jak Wam napisałam, że planuję rozpuszczenie ust, gdy zdejmę aparat, zdejmę wszystkie attachmenty, które tutaj się znajdują, pozbędę się go, dostanę tylko nakładkę retencyjną, czyli taką na noc, postanowiłam zrobić porządek z ustami, ponieważ przez aparat i przez te attachmenty moje usta trochę zmieniły kształt. Wiadomo, że to nie u każdego wyjdzie tak samo, słuchajcie, od razu mówię, każdy jest zawsze inny i na to trzeba wziąć poprawkę. My same z Halinką się zdziwiłyśmy, że u mnie taka sytuacja wyszła, ponieważ wcześniej chodzą do niej dziewczyny, które mają aparat na zęby i tak dalej i taka sytuacja nie miała miejsca, natomiast w moim przypadku no tak się zadziało. Gdzieś ten wypełniacz, który miałam w środku, się po prostu poprzesuwał. Z racji, że aby te usta wyglądały pięknie, świeżo i jak najbardziej naturalnie, muszę je po prostu rozpuścić, więc czekam na moment, gdy już będę miała zdjęty aparat i będę mogła się za to zabrać. Nigdy nie miałam rozpuszczanych ust. Ja w swoim życiu usta robiłam dwa razy przez okres chyba 6 albo 7 lat. Jeden raz robione i dwa delikatna poprawka i ta poprawka właśnie tutaj gdzieś nie weszła tak, jak wejść powinna. I ja tutaj wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że pojawi się masa komentarzy, po co se to robić, a coś tam, a jak to wygląda, a że ta naturalność, że teraz to już nie naturalność, no i dobrze, no i piszcie. Jeżeli chcecie, to, jeżeli Wam ulży, to se piszcie. Natomiast ja jestem bardzo zadowolona z tej ingerencji, jaką były moje usta, ponieważ moje usta to był mój ogromny kompleks. Moja twarz zupełnie się zmieniła, gdy ja te usta sobie zrobiłam. Powiększyłam je delikatnie i uważam, że to była jedna z lepszych decyzji, które podjęłam. Tym bardziej, że wcześniej robiłam makijaż permanentny ust i uważam, że to była najgorsza decyzja ever. No i tutaj mówię, że każdy jest inny, ponieważ bolało mnie jak skurczybyk, trwało to w cholerę czasu, efekt nie był zadowalający, nie podobał mi się, słuchajcie, długo mi się to zmywało, jeszcze do niedawna miałam resztki, pozostałości po tym makijażu permanentnych, bo igła była zbyt głęboko wbita wtedy, no katastrofa po prostu, to jakiego ja bólu tam doświadczyłam, to nie macie bladego pojęcia. Właśnie wychodziłam z takiego założenia, że powiększę sobie takim mniej inwazyjnym sposobem usta, żeby nie dodawać wypełniaczy żadnych, tylko zrobię sobie ten permanentny i mi to wystarczy, bo tak obrysowywałam konturówką. No nic bardziej mylnego, wydałam pieniądze, straciłam tyle łez na tym fotelu, słuchajcie, bo ja myślałam, że ja tam nie dociągnę, ja wręcz mydlałam, bo taki mam próg odporności na ból, jedni mówią, że w ogóle śpią przy makijażu permanentnym, ja myślałam, że po prostu wyzionę ducha, jestem w piekle. Tak to mniej więcej wyglądało. Natomiast, no, tak jak mówię, to jest sprawa indywidualna. Gdy zdecydowałam się na zrobienie ust, to uważam, że to był po prostu strzał w dziesiątkę. Te usta, jak zobaczyłam, to ja od razu normalnie pokochałam siebie na nowo. To była taka walka z moimi kompleksami i zupełnie nie zamierzam z niej rezygnować. Teraz chcę po prostu to wszystko wyczyścić, bo tak będzie po prostu łatwiej. Łatwiej będzie zrobić je od zera, niż jakoś kombinować teraz i tak dalej. Tym bardziej, że usta, też czytałam, że usta co jakiś czas warto rozpuścić, wiadomo, że w zależności od osoby. Natomiast często zdarza się tak, że aby ten efekt był świeży i naturalny, warto rozpuścić ten preparat i na nowo sobie go nałożyć, no nie? I tak dalej, i tak dalej. Więc tak to wygląda u mnie. Jestem ciekawa, czy u Was były podobne efekty. Wiem, że temat jest bardzo kontrowersyjny. Tutaj absolutnie od razu mówiąc, nie mówię, czym to robię, jak to robię i tak dalej. Po prostu dzielę się własnym doświadczeniem z dziewczynami, które mają podobny problem i teraz się stresują, nie wiedzą co zrobić. Słuchajcie, ja tutaj jestem też po to, żeby dzielić się swoim doświadczeniem. Jak to mówię, bawię i uczę, nie? Bo spędzacie ze mną czas, jest to rozrywka, więc jakby uważam, że nie jesteście sami. Dana osoba, która uważa, na przykład jesteś po drugiej stronie i uważasz, że to jest niefajne i w życiu byś sobie tego nie zrobiła i to jest nienaturalne i tak dalej, to tylko Ty tak uważasz. Osoba, która siedzi, załóżmy, nie wiem, dwie ulice dalej i ogląda mnie na komputerze swoim, uważa zupełnie inaczej i ten film może jej pomóc w walce ze swoimi kompleksami. Bo na przykład, nie wiem, ktoś jej zepsuł te usta i szuka alternatywy, jak sobie z tym poradzić. No to już mówię, że można rozpuścić. Także, kochani moi drodzy, więcej empatii,
To po pierwsze, a po drugie widzimy coś więcej niż czubek własnego nosa i będzie żyło nam się super. No tak od razu informacyjnie wyprzedzając niektóre wiadomości i komentarze. Natomiast czy nie myślałam o tym, żeby zdjąć ten kwas i w ogóle się tym nie zajmować? Nie. Nigdy nie myślałam o tym. Od razu wiedziałam, że po prostu będę to robiła na nowo i na świeżo. Także absolutnie nie brałam pod uwagę tego, żeby wrócić do swoich naturalnych ust, które naprawdę nie były ładne. Nie były symetryczne, nie były kształtne, były małe, były górna warka była nienaturalnie cienka w stosunku do dolnej, więc nie, absolutnie nie. Jest to rzecz, z której jestem bardzo zadowolona. W ogóle, jeżeli chodzi o moją zmianę, bo ktoś mi mówi, kiedyś to wyglądało się naturalnie i tak dalej. Moi drodzy, ja kiedyś miałam 20 lat, a teraz mam 30 lat i uważam, że wyglądam o wiele lepiej niż wyglądałam w wieku lat 20. No, patrzę na swoje zdjęcia i zawsze marzyłam o tym, żeby tak móc powiedzieć, że załóżmy teraz mam 20 lat, tam miałam jakieś swoje kompleksy i tak dalej i zawsze marzyłam o tym, aby móc powiedzieć za 10 lat, że wyglądam lepiej niż wyglądałam kiedyś. I tak. Mogę to powiedzieć. Jestem zajebiście z tego szczęśliwa, że mogę to powiedzieć. Jestem w świetnym miejscu, w idealnym czasie i jestem z siebie bardzo dumna, zadowolona, a dzisiaj czuję się ultra seksownie. Więc tego też Wam życzę. Tego też Wam życzę, aby czuć się ze sobą super. Jeżeli macie pomysł, jak zniwelować własne kompleksy, to je niwelujcie. Wiadomo, że trzeba siebie akceptować i zawsze to będę podkreślała. Natomiast akceptacja siebie nie jest równoznaczna z tym, że nie walczymy o pozbycie się swoich kompleksów. Jeżeli na przykład ja miałam nadwagę, dobra, a zaakceptowałam siebie, ale to nie znaczyło, że ja nie będę ze sobą nic zrobić, bo się przecież zaakceptowałam. Nie. Akceptuję siebie taka, jaka jestem i wiem, co mogę zrobić, żeby być lepsza, żeby czuć się jeszcze fantastyczniej. Więc wychodzę z progu, załóżmy zero, bo się akceptowałam, a nie próbuję dojść do progu zero, ponieważ moja samoświadomość i moja samoocena jest na poziomie minus 300, no nie? Więc mam nadzieję, że to wyjaśniłam i że to zrozumieliście. A teraz idę do chłopaków, bo widzę, że tam się świetnie bawią na zewnątrz, więc postanowiłam do nich dołączyć. Także już sobie sweter z ogromnymi dziurami, który właściwie nic mnie nie zagrzeje, założyłam i idę, bo za chwilę czeka mnie upitolenie się z Alitą, żeby ją umyć. Życzcie mi powodzenia. Zresztą sami zobaczycie, jak wygląda mycie Goldena. O matko jedyna. Alita, będziemy się kąpać zaraz, wiesz? Chcesz się iść kąpać? Ali, nie udawaj, że mnie nie słyszysz. Proszę nie udawać. Idziemy się kąpać? Ali. Update, szybki update, dwa żywniaczka. Posadziłem dynię. Gdzie? No tutaj, w tych na razie doniczkach w ziemi. Aha, tutaj. Po prostu, żeby wiesz, później je wyciągnąć. Tutaj mamy tego. Co to? Zgadnij. Szpinak. Tak. Aha, ładnie poszedł. No. Tutaj co każdą mamy te rzodkieweczki. Chcesz trochę tego? Bo już nie mam tego jak przygrywać. O, no zjadłabym. Zjadłabym szpinaku? Nie wiem czy mamy, nie szpinaku, tej szczypiorku, ale nie wiem czy mam serek. Szczypiorek, no. Tutaj te wszystkie weszły. I też co pomiędzy każdą jest rzodkiewka. No i super. Widzisz, że te rzutki wejdą? Widzę, super. To są cebulki, nie? Tak, cebulki, a tutaj są czosnki. Uuu, no to pięknie to poszło. Ja pierniczę, tego nie widziałam jeszcze. Ja widziałam, jak to lekko kiełkowało. Tutaj są te marchewki. Ekstra. A tutaj są groszki. A tuż? To też jest groszek. Też jest groszek. Tylko po prostu po tej stronie bardziej słońce grzeje. Mhm. I tutaj szybciej idą. A widzisz. Ta różnica. No. Sadzone w tym samym czasie, słuchajcie. Ten sam dzień. Ten sam dzień. No. Szałpał. A tutaj mamy faszolkę szparagową. U, ale ona bombi, nie? Ona jest taka gruba, że całą tą. I tutaj jest ten marchewka. Ekstra. Cześć, kochanie. Mama. Już zaraz do ciebie pójdę. Na ziemię w ogóle podnosi. No widzę właśnie. Ekstra. I tu jest czereśnia, o której mówiłam wcześniej. Ma wyglądać tak. U sąsiada była taka żółtawa, ale żółtawej nie widziałam. Idziemy myć Lolitę. Nie, zostaw to. Aha. Pierścionki mamy.
Ali, chodź. O, ty jest. Ali, 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 Ali. Chodź, Ali, do łazienki. Kompu, kompu. Ale ci głowę umyjemy. Chodź, Alita, zapraszam. Siad. No mnie tak nie słucha zazwyczaj. Dobry pies. Wiem, że się będziemy kąpać, a będziesz dzielna. Wezmę to. Nie umyję głowy. Tak, najpierw musimy spłukać Alitę. Nie czepaj na salonie. Trzeba ją wypuścić, żeby się wytrzepała na zewnątrz. Odnośnie czyszczenia psa, Ality, ale nikogo nie interesuje już, jak wygląda czyszczenie łazienki.